kategorii mini rock. Przed nami 10 okrążeń ścigania na najwyższym poziomie zawodników, którzy można powiedzieć nie odpuszczają ani na chwilę. Podczas naprowadzania na start. No zobaczymy właśnie finał ostatniej rundy mistrzostw Rock Cup Poland 2022. Już się ustawiają, już ruszają. Za chwilę będziemy świadkami startu tego wyścigu. Jest zielona flaga, więc sędziowie zdecydowali, że tak. Teraz przejedziemy dwa okrążenia. Najpierw jedno rozgrzewkowe, drugie formujące i będziemy się świadkami wyścigu kategorii mini. Wynik. Oto Wojciech Woda, próbujący procedury startowej, tym razem skutecznie. Drodzy Państwo, rozpoczynamy ostatni wyścig mini roka. Wojtek Woda bezbłędnie. Gienki, a czwarty Tomasz Cichoracki. Nie, czwarty jest Remigiusz Samczyk w tym momencie. Lenartowicz, ja Lenartowicza pomyliłem z Samczykiem. Nawki, reszta zawodników jedzie bardzo zbita. Między sobą nie ma dystansów. Tutaj jest walka o miejsce pierwsze. Jest Aleksander Legienki, wciska się przed Kubę Kiwalskiego. Wcisnął przed Wojtka Wody i Legienki. Zwycięzca czasówki wszedł na pierwszą pozycję na koniec pierwszego okrążenia tego wyścigu, w którym do przejechania jest 10 okrążeń. Tracił trochę grunt pod nogami Kuba Kiwalski, ale jest bezpiecznie na pozycji numer 3. Prowadzi cały czas w tym momencie. Legienki przed Wojciechem Wodą. Trzeci Kiwalski, dalej Lenartowicz. Ja Lenartowicza pomyliłem z Samczykiem na miejscu. Ciasno jest tam z przodu, wchodzą no w pierwszy i zakręt. Do tego wyścigu. Ruszyliśmy. Najniebezpieczniejszy ten.
pieczętuje to swoje zwycięstwo. Na drugim miejscu Tomek Cichoracki, trzecie miejsce. Sekundy zostaje zwycięstwo ostatniego w tym roku wyścigu Mini Rocka. A tymczasem na miejscu trzecim, my emocjonowaliśmy się tym, co wydarzyło się na miejscu pierwszym, a na trzecim wskoczył Kuba Kiwalski, który na ostatnich metrach wyprzedził Tomka.